Krzysztof Grabarczyk. Ciągle mi się wydaje, że jestem przed sukcesem. Tak już ma, no tak już ma od Bozi, że wchodzi i śpiewa. Ameryka ma swojego Elvisa Presleya, a Polska ma też swojego Elvisa Presleya. Ho, 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 ho! Święty Mikołaj przyszedł, jak zdróweczko. Witamy. Królestwa Polskiego i Litwy. Cześć. Wtańcz mnie w swoje piękno. I niech skrzypce w ogniu drżą. Krzysztofem poznaliśmy się, moim zdaniem, pod koniec lat 90. Krzysiek powiedział, no witam, rock and roll man. A ja mówię, witam, rock and roll man. Próba Duży to była szkoła, to było gimnazjum, jakieś, to była matura, prawda, z tego zawodostwa. No i nigdy by nie było Krzysztofa Krawczyka jako piosenkarza, gdyby któregoś dnia Poznakowski nie przyszedł, powiedział, ty będziesz kiedyś piosenkarzem. I na to się wszyscy serdecznie uśmialiśmy. Zamknij świata klucz. Krzysztof był tak zwanym naszym pierwszym zapiewajłą. On się wyróżniał wtedy takim głosem wyjątkowym, naśpiewał swą tą manierą między Tom Jonesem a Elvisem Presleyem. Ja już byłem polskim Elvisem, polskim Tom Jonesem, polskim jakimś cyganem śpiewającym, wszystko przerobiliśmy. Ja z Krzysztofem zawsze robiliśmy zawody, kto więcej zje porcji kartofli. Pamiętam, Piotrkowie Trybunalski, ja złamałem 7 porcji kartofli, a on 6. Strasznie się wtedy troszeczkę załamał. Zawsze prowadziłem o tą jedną porcję kartofli. W kotletach też startowaliśmy. Graliśmy czasami po 3 imprezy i więcej, nie będę mówił, bo nikt w to nie uwierzy. My byliśmy zmęczeni, byliśmy dętki po takim koncercie, 3 już tego dnia, a później się pytaliśmy, dlaczego nie ma 4 koncertu, czy coś organizator zawalił? 7 koncertów w niedzielę i 6 koncertów w sobotę. To było w Jeleniej Górze, no takiego rekordu chyba żadna kapela nie miała na świecie. Możesz zaśpiewać piosenkę gospel, możesz zaśpiewać piosenkę reggae, możesz zaśpiewać soul. Pewnie ciężko by było w hip-hopie, ale pewnie hip-hopowcy też by byli w niebo wzięci, gdyby mu się chciało. Mógłbym mieć kłopoty trochę z muzyką jednak operową, mimo że kształciłem głos, jestem barytonem lirycznym, czasami bohaterskim, śmieją się ze mnie, bo jest taki rodzaj barytonu. Ojciec był barytonem lirycznym, te włoskim stylu. On powiedział nam tak, jak byliśmy na tym słynnym długim obiedzie u niego w domu. Panowie, Krawczyka, bo on tak sami sobie mówi, nie obchodzi nic. Krawczyk śpiewa, dostaje piosenkę. Krawczyk jest wykonawcą. Krawczyk nie pisze, nie komponuje. Piszcie mi piosenki, produkujcie mnie. Dla mnie ćwiczenie piosenek do upadłego to jest antyćwiczenie. Nigdy tego nie było, to się wszystko robiło w tempie. Taki był czas kiedyś. Wchodzi na przykład u Andrzeja Smolika tutaj na Ochocie, to było dawno temu, no po prostu no, wysoko na piętro, tam chyba 4. Lato po prostu, upał jak skurczy byk. Krzychu po prostu rozbiera się do bokserek, siada i leci po prostu. 1:1. Pamiętam taką niezwykłą sytuację, kiedy byliśmy w Rzymie. Jemy kolację, wspaniały zespół włoskich wykonawców chodzi od stołu do stołu. W pewnym momencie śpiewają obok nas dla Hiszpanów Granadę, dochodzą do polskiego stołu i w tym momencie zaczyna się coś niezwykłego. A bywa tak i tak. Bardzo pracowity, pokorny, no. No kawał dobrego człowieka, no. Taki ma po prostu kantrobus, gdzie on ma tapczan, wielki telewizor. No i leciały tam cały czas jakieś takie występy klasycznych facetów. Chyba był Polanka, był Elvis i zaprosił mnie tam i mówi, mam dla ciebie prezent i mi kupił po prostu zajebiste perfumy. Nie było w tym żadnego podtekstu, tylko po prostu jak przyjaciel przyjacielowi, bo ja kiedyś powiedziałem, Krzysiu, jak ty super pachniesz. Krzysztof przyjechał do Berlina, mówi, Marianie, bardzo cię proszę, dawno się nie widzieliśmy, przyjedź, ja cię zapraszam. No i przyjechaliśmy wtedy, pamiętam, pociągiem. Wychodzimy z pociągu, a tam stoi orkiestra symfoniczna cała. Stoi Krzysztof i mówi, a teraz będziecie wy, towarzysze niemieccy, grać dla mojego przyjaciela Mariana Wichtmana. Ja, Krzysztof, jak to zorganizowałeś? Słuchaj, oddałem całą garżę im, żeby ciebie przywitać.
Ja pracuję bez wytchnienia. Najbardziej się, znaczy nie boję, nie myślę o tym, że padnę kiedyś w końcu, ale nie wyobrażam sobie też takie regularne, na przykład pójścia na rentę czy coś takiego.